Członkowie 23. Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Misji Bojowych NATO oraz członkowie z 18. Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy spotkali się, by uczcić Dzień Weterana. Czy dzisiaj tutaj w Ustroniu jakaś misja bojowa? Nie, dzisiaj tutaj jestem relaksacyjnie na zaproszenie pana, który tutaj poprzez naszego kolegę Henia Klajska jesteśmy zaproszeni na taką relaksyjną sesję. Weterani nie tylko mają swój dzień, który przypada na 29 maja, ale również pewne przywileje. Status weterana pozwala m.in. na skorzystanie z programów wsparcia. Jednak jak się okazuje, nie wszędzie jest taka możliwość. Jeśli się jest weteranem albo weteranem poszkodowanym, otrzymuje się legitymację i uchwałą Rady Miejskiej Bielska-Białej mamy prawo do korzystania z bezpłatnego basenu, z bezpłatnych sesji, na przykład jakichś tam teatralnych, czy uroczystości, które są związane i organizowane przez miasto Bielsko-Biała. I dlatego apelujemy również, aby inne miasta też się do tego przyczyniły i honorowały legitymację weterana, czy też weterana poszkodowanego. Bo weteran poszkodowany różni się tym od weterana, że ma inny kolor legitymacji, tak kolokwialnie to nazwę. Natomiast to jest weteran poszkodowany, który był na misji, miał uraz, czy był ranny. Rozumiem, że wy chętnie z tego korzystacie. Tak, ja najbardziej. Bardzo często korzystamy z basenu, jak tu kolega Jan Schmidt. Bardzo często właśnie się wybiera na basen. Jeśli jest wystawia Teatr Polski w Bielsku-Białej swój spektakl, również mamy za darmo bilety na mecze siatkówki, na mecze piłki nożnej. Jest to bardzo korzystne dla nas. Jeszcze raz apeluję, aby inne miasta też się przyczyniły do tego, żeby honorować tą legitymację weterana. Młodszy chorąży rezerwy Jerzy Ludwin na swoim koncie ma kilka misji zagranicznych. Syria, Izrael, Bośnia-Hercegowina, Kosowo, Irak. Tutaj niektórzy są w błękitnych beretach, to są koledzy, którzy służyli na misjach ONZ-owskich. Natomiast wszyscy tutaj, oprócz kolegi, który był w policji, który był na misji w Kosowie, też jesteśmy z 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego i wspólnie z kolegami tutaj 18. Oddziałem Ziemi Cieszyńskiej i 19. Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy z Bielska-Białej organizujemy wyjazd do Holandii na 80. rocznicę operacji Market Garden we wrześniu. Weterani z regionu relaksowali się w komorze normobarycznej, o właściwościach której opowiedział nam właściciel. Generalnie komora, tą, którą tu widzimy, przenosi nas w czasie w inne miejsce, inny wymiar czasowy, tak to można nazwać, pokrótce. Generalnie przenosimy się do atmosfery, w której tam mamy 1500 hektopaskali, mamy tam 40% tlenu, od 1 do 2% dwutlenku węgla i 0,5% wodoru. Ta mieszanka gazu, która tam jest, sprawia to, że nasz organizm tam zaczyna żyć, zaczyna lepiej się czuć. W pierwszej kolejności dotleniamy organizm, w drugiej kolejności naprawiamy układ odpornościowy, w trzeciej kolejności niwelujemy wszystkie stany zapalne w organizmie. I to są trzy czynniki, które sprawiają, że odpowiadają za nasze choroby, za takie rzeczy wszystkie. Czy każdy może korzystać z takiej komory, czy są jakieś przeciwwskazania? Każdy może korzystać, nie ma żadnych przeciwwskazań. No, nie powiedział prawdy. Generalnie, jeżeli są osoby po przeszczepach, bezwarunkowy zakaz wchodzenia, nie wolno. Jeżeli ktoś ma świeżo przebyte zapalenie ucha, też nie przejdziemy. Jeżeli też świeże gdzieś tam problemy z zatokami, jest też problem, bo jest problem z zatykaniem ucha przy dekompresji, bo tylko w tym momencie jest problem, bo tak to nie ma tego problemu, bo nie ma problemu, tylko w czasie przechodzenia przez śluzę dekompresji i kompresji, to wtedy mamy problem. Najmniejszego klienta, bo nie ma, mamy pacjentów, bo mamy klienta, mamy 2-miesięczne dziecko, najstarszego 96 lat. My również dołączyliśmy się do kolegów z misji pokojowej jako spadochroniarze, bo jak Państwo wiecie, o kondycję trzeba dbać. Jak nie dbamy, no to jest ciężko i musimy o to ciągle swoją sprawność podwyższać, dbać o to. Dlatego dziękujemy tutaj właścicielowi firmy, że zaprosił nas tutaj wszystkich na taką pierwszą, mam nadzieję, że nie ostatnią, sesję zdrowotną. Także dziękujemy jeszcze raz w imieniu naszego oddziału. Dziękuję. O odczucia w czasie sesji w komorze zapytaliśmy najstarszego weterana z tej grupy. Byłem na misji pokojowej w 1978 roku w Egipcie. Z tego co wiem, to najstarszy tutaj z tej ekipy. Dzisiejszej.
Tak wyszło. To jestem 19-latek, 19 i 8 miesięcy, bo tyle mi brakuje do stówy. I tak ładniej to brzmi. 19 i 8 miesięcy. Ale ja wiem, że pan bardzo aktywny, jeżeli chodzi o przynajmniej pływanie, tak się dowiedziałam. Tak jest. Jestem miłośnikiem wody. Pływałem w różnych akwenach. Od Wołgi począwszy. A dzisiaj nie w wodzie, tylko w takiej komorze specjalnej. Jak się pan tutaj czuje? Jeśli to ma pomóc na nasze zdrowie, to może te 19 dociągnę, ten plan wykonam. Nie tylko weteranów można było spotkać w ostatnim czasie w komorze. Z tej przyjemności skorzystali również członkowie Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.